Od lat obserwuje się w Polsce niepokojącą tendencję wzrostu odsetka dzieci, które wymagają profesjonalnej pomocy psychologa czy psychoterapeuty. Na przestrzeni lat 2009-2019 grupa urosła aż 1000-krotnie. Ta liczba jest szokująca. Z czego wynikają kłopoty? Z jednej strony chciałoby się odpowiedzieć jednym zdaniem, ale nie da się jednym zdaniem odpowiedzieć, bo problemy pewnie były na przestrzeni wieków też, ja nie sądzę. Zresztą pamiętam, że gdzieś tam w papirusach było zapisane, że jeśli dzieci będą się dalej tak zachowywać, to chyba będzie koniec świata, bo jest całkowity kryzys autorytetów. Gdzieś tam ktoś to odczytał. Jakoś końca świata nie było, jakoś tam ten świat przetrwał, a problemy w sensie niezgodności pokoleń myślę, że zawsze były, są i będą. Natomiast teraz chyba rzeczywiście jest ta akceleracja, świat strasznie przyspieszył. Są duże oczekiwania, jest ten pospolity wyścig szczurów, że od ludzi się oczekuje, ludzi się zadaniowo stawia, masz zrobić to, masz być najlepszy, masz być taki, siaki, owaki, masz spełnić niespełnione oczekiwania rodziców, niespełnione ambicje i tak dalej. Poza tym to, co mnie osobiście martwi, to jest kryzys autorytetów. Te dzieci się traktuje strasznie przedmiotowo. Jak najszybciej, jak najwięcej osiągnąć, nie możesz być słabszy, nie możesz wymiękać, nie możesz robić to, to. I później te dzieci są zagubione. Pamiętam, że kiedyś były takie badania prowadzone, czytałem wyniki badań, że dzieciom pozwolono na wszystko. Chcesz, to zajadaj się słodyczami. Chcesz, to nie rób nic. Chcesz, to śpij sobie, do której tam chcesz, pod kołdrą. Oglądaj sobie filmów, ile tylko sobie życzysz. Siedź przed komputerem, graj, rób co chcesz. Po jakimś czasie trwania tego eksperymentu doszło do tego, że dzieci same oczekiwały pewnych granic i uporządkowania. Dlatego, że ta sytuacja, kiedy nie ma granic, kiedy nie ma wzorców, kiedy nie ma porządku, spowodowała straszny lęk, straszny niepokój. Te dzieci nie wiedziały, o co chodzi. Były jeszcze bardziej zagubione i przestraszone, niż gdyby były te wzorce. I myślę, że to też w jakiś sposób się tam przyczynia. Taka właśnie przedmiotowość bardziej kosztem podmiotowości dzieci. Gdy tak wychowane i traktowane dzieci wejdą w dorosłość, jaki będzie świat? Nie chciałbym być fatalistą. Pewnie jakieś reakcje musimy podjąć. Myślę, że rzeczywistość wymusi, ale chcę powiedzieć, że to jest jednak proces. To nie jest tak, że dzisiaj się spotkamy, porozmawiamy sobie mądrze, podejmiemy reakcję, jutro już będzie lepiej. Jeżeli już, to efekty trzeba by było liczyć po kilku latach, a nawet po kilku dekadach. Odpowiedzią na problemy dzieci i ich rodziców oraz wsparciem w uporządkowaniu relacji czy wygaszeniu między innymi takich objawów jak agresja mają pomóc specjaliści pracujący w otwartym wczoraj Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Jest to ośrodek, który utworzony jest w ramach nowego modelu opieki nad dziećmi i młodzieżą. Ten model, nowy model opieki został wprowadzony w 2020 roku, w styczniu. I na czym polega ten model? On polega na tym, że są takie trzy stopnie referencyjne. Ten ośrodek, który my dzisiaj otwieramy w Suwałkach, to jest pierwszy stopień referencyjny. W tym pierwszym stopniu działa poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Z kolei drugi stopień, który będzie w przyszłości utworzony, to jest stopień, który w ramach którego wchodzi poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, również poradnia psychologiczna i oddział dzienny. To przyszłość. I tego, na to jeszcze nie ma konkursu. I trzeci stopień referencyjny to jest stopień taki specjalistyczny, taki ośrodek stacjonarny dla dzieci i młodzieży będzie w Białymstoku przy Szpitalu Uniwersyteckim. Suwalska placówka powstała przy tutejszym szpitalu psychiatrycznym. Zajmować się będzie przede wszystkim zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży. Zaburzenia zachowania to jest taki, to są problemy nie tylko emocjonalne, ale również problemy w takim funkcjonowaniu dziecka w szkole. Mogą być te problemy różnego rodzaju. To są problemy w grupach rówieśniczych, to są zachowania agresywne, to jest nie respektowanie autorytetów w szkole, to są ucieczki, to są awantury. Generalnie ta grupa zaburzeń zachowania będzie właśnie pod opieką w tym ośrodku. Placówka zatrudnia trudno dostępnych na rynku usług medycznych psychologów i psychoterapeutów specjalizujących się w pomocy młodym i bardzo młodym pacjentom. W takim ośrodku pracuje czterech specjalistów. To jest psycholog,
dwóch psychoterapeutów dzieci i młodzieży i terapeuta środowiskowy. Na szczęście, mimo tego, że jest to bardzo rzadka specjalizacja, udało nam się do takich osób dotrzeć i rzeczywiście muszę powiedzieć z ogromną satysfakcją, że są to naprawdę świetne osoby. Zmiana systemowa polega przede wszystkim na tym, że do tej pory młody pacjent z zaburzeniami zachowania zazwyczaj trafiał najpierw do lekarza psychiatry. Czasami okazywało się, że dziecko, które trafia do lekarza, dziecko z rodzicami nie potrzebuje w ogóle lekarza. Zawsze myśmy walczyli o to, żeby tam był psycholog na tej pierwszej linii. Niestety psycholog, który był w takiej poradni, nie mógł jako pierwszy dziecka przyjąć, bo standard NFZ-u jest zupełnie inny w poradniach. W poradniach pracuje lekarz. Tam, gdzie jest lekarz, pierwszą osobą, która kontaktuje się z pacjentem, to jest lekarz. I tutaj po latach działalności okazało się, że bardzo, ale to bardzo potrzebny w takich poradniach był psycholog, który właśnie te zaburzenia zachowania, które nie powinny w ogóle trafiać do lekarza psychiatry, one powinny być załatwiane na poziomie psychologów. Świadczenia udzielane przez Suwalski Ośrodek są nieodpłatne. Finansuje je Narodowy Fundusz Zdrowia. Do takiego ośrodka, proszę Państwa, może się zgłosić każde dziecko bez żadnego skierowania. Ośrodek jest czynny 5 razy w tygodniu, z tym, że 2 razy w tygodniu jest czynny od 11 do 20, tak żeby ta dostępność do tej opieki była lepsza. Na terenie naszego subregionu, prócz ośrodka w Suwałkach, podobna, a właściwie identyczna poradnia zafunkcjonuje w Becejłach, w budynku po byłej szkole podstawowej.